Tegoroczna edycja Krośnieńskiej Zadychy nieco różni się od ubiegłorocznej debiutanckiej edycji. Jedną z najważniejszych różnic jest czas trwania poszczególnych etapów. W zeszłym roku był to tydzień, teraz 10 dni. Dlatego do poniedziałku, 6 czerwca, jest jeszcze czas i okazja, by pokonać wiosenną trasę Zadychy. Na pokonanie dystansu mamy 10 dni, a nie jak do tej pory tydzień. Eee, taki był wniosek biegaczy, uczestników Krośnieńskiej Zadychy. Nam to nie przeszkadza, nie robi różnicy, także spełniamy to życzenie i na maile będziemy czekać przez 10 dni. Start i meta w Brzusce. W tym roku w planie jest pokazanie także tych nieco dalszych tras od Krosna Odrzeńskiego, choć to ciągle zaledwie kilka kilometrów od miasta. Pierwsza wiosenna trasa to nieco żwiru, nieco piasku, a także krótki fragment asfaltu. Trasę można pokonać biegiem lub spacerkiem, w każdą pogodę. Ślad trasy dostępny do pobrania na Facebooku Krośnieńska Zadycha. Należy pamiętać, by przesłać e-mail z potwierdzeniem pokonania dystansu na adres Łukasz. Małpak osirkrosno.pl Warto wziąć udział i pokonać każdą zaplanowaną w tym roku trasę. Na pewno będzie coś na koniec e, sezonu dla każdego uczestnika. Czy ktokolwiek wystąpi wy Raz, dwa, trzy bądź cztery. Na pewno coś będzie, no ale o tym to w późniejszym terminie. Czas na pokonanie wiosennej trasy Krośnieńskiej Zadychy. Przypominamy do poniedziałku, 6 czerwca.